Człowiek potrafi zapamiętać od 4 do 7 informacji naraz, aby wykonywać działania w pamięci. Wyobraź sobie, że wybierasz się w weekend do sadu zbierać jabłka. W sobotę udało ci się ich zebrać 14. W niedzielę udało ci się ich zebrać aż 23. Wszystkich zebranych jabłek jest więc 14 dodać 23. Pokażę Ci kilka sposobów, jak takie dodawanie można szybko wykonać w pamięci. Zobacz, liczba 14 to inaczej 1 dziesiątka i 4 jedności. To jest cyfra jedności, a to jest cyfra dziesiątek. Liczbę 14 możemy więc zapisać jako 10 dodać 4. Do tego dodajemy liczbę 23. 20. Dodać 3. To jest cyfra jedności, a to jest cyfra dziesiątek. Liczbę 23 możemy więc zapisać jako 20 dodać 3. Teraz dodamy do siebie dziesiątki. 1 dziesiątka dodać 2 dziesiątki to 3 dziesiątki, czyli 30. Teraz dodamy do siebie jedności. 4 jedności dodać 3 jedności to 7 jedności. Wszystkich jabłek jest więc 30 dodać 7. 30 dodać 7 to 37. Spójrz raz jeszcze na to działanie. Chcąc wykonać to działanie, patrzymy najpierw na dziesiątki. Tutaj mamy jedną dziesiątkę, a tutaj dwie dziesiątki. Jedna dziesiątka dodać dwie dziesiątki to trzy dziesiątki. Spójrz teraz na jedności. Tutaj mamy 4 jedności, a tutaj 3 jedności. 4 jedności i 3 jedności to razem 7 jedności. 14 dodać 23 to 37. To nie jest jedyny sposób, w jaki możemy wykonać to działanie. Zapiszę raz jeszcze ten sam przykład. Przepiszmy pierwszą liczbę, czyli 14. Liczbę 23 rozdzielmy na 2 dziesiątki i 3 jedności. Do liczby 14 dodajemy więc 2 dziesiątki, czyli liczbę 20 i do tego jeszcze 3 jedności. Zobacz. Teraz do liczby 14 będzie dużo łatwiej dodać dwie pełne dziesiątki. 14 dodać 20 to 34. Do tego dodajemy jeszcze 3. 34 dodać 3 to 37. Zauważ, że otrzymaliśmy dwa identyczne wyniki. Drugi sposób dodania tych liczb w pamięci jest taki, że pierwszej liczby w ogóle nie rozbijamy. Skupiamy się wyłącznie na drugiej liczbie. 23 to inaczej 3 jedności i 2 dziesiątki. Do liczby 14 dodaliśmy 2 dziesiątki, czyli 20. Otrzymaliśmy 34. Do tego dodaliśmy jeszcze 3 jedności i otrzymaliśmy 37. Pokażę Ci jeszcze jeden sposób, jak możemy dodać w pamięci te dwie liczby. Tym razem skupimy się wyłącznie na liczbie 14. Mamy tutaj 4 jedności i 1 dziesiątkę. Liczbę 14 można więc zapisać jako sumę liczb 10 i 4. Liczbę 23 zostawiamy taką, jaka jest. Nie rozbijamy jej. Teraz spróbujemy sobie poradzić bez zapisywania takich dodatkowych obliczeń. Zobacz. Wygodnie nam będzie dodać do liczby 23 liczbę 10. Otrzymujemy 33 i zapamiętujemy ten wynik. Do tego dodajemy jeszcze liczbę 4. 33 dodać 4 to 37. Moglibyśmy to zrobić jednak nieco inaczej. Moglibyśmy do liczby 23 dodać liczbę 4. Otrzymalibyśmy 27. Zapamiętujemy tę liczbę i do tego dodajemy jeszcze 10. 27 dodać 10 to 37. Widzisz więc, że istnieje kilka sposobów, aby dodać do siebie dwie liczby w pamięci. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć takie działanie w pamięci. 43 dodać 27. Znowu możemy zrobić to na kilka sposobów. Spójrz na liczbę 43. Mamy tutaj 3 jedności i 4 dziesiątki. Tę liczbę możemy więc zapisać jako 40 dodać 3. Do tego dodajemy liczbę 27. Mamy tutaj 7 jedności i 2 dziesiątki. Tę liczbę możemy więc zapisać jako 20 dodać 7. Teraz wygodnie będzie dodać do siebie dziesiątki. 40 dodać 20 to 60. Następnie dodamy do siebie jedności. 3 jedności dodać 7 jedności to inaczej 10 jedności. 10 jedności to przecież 1 dziesiątka. 60 dziesiąt dodać 10 to 70. Spójrz raz jeszcze na to dodawanie. 4 dziesiątki dodać 2 dziesiątki to 6 dziesiątek. 3 dodać 7 to 10, czyli 1 dziesiątka. 6 dziesiątek dodać 1 dziesiątka to inaczej 7 dziesiątek, czyli 70. Skorzystajmy z innej metody. Przepiszmy liczbę 43, nie rozbijając jej. Rozbijmy za to liczbę 27. Mamy tutaj 2 dziesiątki i 7 jedności. Możemy więc zapisać tę liczbę jako 20 dodać 7. Wykonam to dodawanie bez zapisywania takich dodatkowych obliczeń. Zobacz. Do liczby 43 dodam teraz liczbę 20. Otrzymam 63. Jeśli do tego dodamy jeszcze 7 jedności, to otrzymamy liczbę 70. Moglibyśmy również do liczby 43 dodać 7 jedności. 43 dodać 7 to 50. Do tego musimy dodać jeszcze 20, a 50 dodać 20 to 70. Za każdym razem otrzymujemy ten sam wynik. No to wykorzystajmy jeszcze inną metodę. Tym razem rozbijemy liczbę 43 na sumę 4 dziesiątek, czyli liczby 40 i 3 jedności. Liczby 27 nie rozbijamy. Zobacz, do liczby 27 możemy dodać 3 jedności i otrzymamy 30. 30 dodać 40 to 70. Moglibyśmy do liczby 27 dodać liczbę 40 i otrzymalibyśmy 67. 67 dodać 3 to również 70. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie wykonać w pamięci takie działanie. 18 dodać 26. Oczywiście możesz wykorzystać wszystkie metody, które pokazałem Ci do tej pory. W tym przypadku istnieje jeszcze jeden bardzo ciekawy sposób, jak można dodać do siebie te dwie liczby w pamięci. Spójrz na liczbę 18. Ta liczba jest bardzo blisko liczby 20. 20 to dwie pełne dziesiątki, a do pełnych dziesiątek łatwo dodaje się inne liczby. Przepiszę więc liczbą 18. Do tego dodam dwie jedności, bo tyle brakuje do pełnych dziesiątek. Ale zobacz, do liczby 18 dodajemy liczbą 26. Skoro do liczby 18 dodałem dwie jedności, to muszę jeszcze dodać 24. 2 dodać 24 to razem 26. No to teraz do liczby 18 dodamy liczbą 2 i otrzymamy 20. Teraz do liczby 20 dodajemy liczbą 24. 20 dodać, 24 to 44. Dodawanie w pamięci możesz wykonać na wiele sposobów. Wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada, a może wymyślisz własną metodę. Zapraszam Cię do obejrzenia innych lekcji o dodawaniu i odejmowaniu oraz do subskrybowania naszego kanału.